Hej, ostatnio, i to wcale nie na walentynki, przeczytałem biografię oraz opowiadania wszystkich bohaterów z League of Legends, skutkiem czego przedstawiam tier listę. Z materiału dowiecie się, które postacie cechują się ciekawym lore, a które zostały napisane na kolanie. Uprzedzam, będą spoilery oraz przyczepię się do wielu uwielbianych przez społeczność bohaterów. Zacznijmy od krótkiego objaśnienia. Pod literką E kryją się postacie o historiach pełnych logicznych dziur i głupotek. Świetnym przykładem jest Set, król podziemnych walk, który wmawia mamie, że pracuje na budowie i buduje sierocińce. Pomijam już, że bardzo ciężko jest ukryć fakt bycia szychą w przestępczym świecie, ale co matka nie zapytała, w którym miejscu on buduje sierociniec? Dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, jak Set z Gladiatora został szefem mafii. Otóż zamknął się w pokoju na klucz z dawnym szefostwem i użył pięści. Tak po prostu. Bo przecież właśnie tak przejmuje się władzę, nie trzeba żadnych kontaktów ani zaplecza logistycznego do zarządzania biznesem. Litera D to tanie zżynki, postacie powstałe w wyniku przeniesienia obecnych w kulturze archetypów do świata Riotu. Co ważne, ów przeniesienie nastąpiło bez specjalnych fajerwerków ze strony Riotu, czytaj, brak jakiegokolwiek polotu literackiego czy zaangażowania. Świetnym przykładem jest tutaj Evelynn od hedonistyczny sukub. Tier C to pisanie życzeniowe, to znaczy, że twórcom urodził się w głowie pewien koncept na postać i aby taką postać stworzyć, naciągnięto fabułę, logikę, motywację, no ogólnie naciągnięto całą resztę. Tier C to również Marvelowe postacie, czyli takie, które wyróżniają się jedną cechą, są płaskie i jednowymiarowe. I tutaj dla przykładu niech będzie Soraka, astralny byt, który pragnie leczyć ludzi i tyle. Tier B, tutaj będą pojawiać się bohaterowie solidni, nie ma w nich nic wyjątkowego, ale najzwyczajniej w świecie wypadają porządnie. Przykładem niech będzie Lee Sin, oślepiony przez próbę opanowania mocy aspektu mnich, który nabrał odrobinę pokory. Wiecie, to jest nic nowego, ale nasz mnich jest wiarygodny. Pod tierem A znajdziecie kolejne zapożyczenia z kultury, ale tutaj twórcy się postarali. Zamiast kopiuj wklej, popisali się kreatywnością. Przykład Garen. Niby standardowy szlachetny rycerz w lśniącej zbroi, ale z opowiadań dowiadujemy się, że targa nim trochę wątpliwości. Ponadto Garen nie boi się pobrudzić sobie rąk. Na plus również relacja z siostrą, zwłaszcza w kontekście miłości do Demacji, która, jak wiemy, nie bardzo lubi magów. Wreszcie tier S kryjący postacie, których lore jest w mojej opinii świetny. Tutaj nie zdradzę nikogo na starcie, uważam, że S tierom należy się pewnego rodzaju wyróżnienie. Okej, okay, zaczynamy. Aatrox był wielkim bohaterem Shurimy, który został wyniesiony. Walczył długo z pustką, kontakt z pustką wypaczył go, stał się zły i zamknięto go w miecz. Został Darkinem, bronią pasożytem, która przyjmuje kontrolę nad ciałem poprzez dotyk. To dość znany motyw, więc początkowo chciałem umieścić Aatroxa w tierze D, ale przeczytałem o jego motywacjach. Słuchajcie, Aatrox chce umrzeć, ale nie może się zabić, więc chce zabić dosłownie cały świat. Słabo to wygląda, to też myślałem o najniższej ocenie, jednak istnieje opcja, że motywacja Aatroxa, jego dążenie do śmierci poprzez zagładę, to forma marionetkowej manipulacji. Kto wie, czy istota Aatroxa, która pragnie wyłącznie walki, nie zaprogramowała swojego nosiciela tak, aby ten tylko myślał, że chce umrzeć, dzięki czemu ciągle szuka walki, a więc daje Darkinowi to, czego Darkin pożąda. Zgaduję, że nie zostało to w ten sposób pomyślane, ale sam fakt, że w tej historii istnieje spora przestrzeń do interpretacji, że można obronić głupkowatą motywację, utwierdził mnie w przekonaniu, że Aatrox zasługuje na ocenę A. Ahri jest Vastajanką, żyła na uboczu, zabijała ludzi, żywiąc się ich esencją, emocjami. W pewnym momencie zakochała się w jakimś facecie i niestety nie mogła się pohamować, przez przypadek zabiła swojego ukochanego. Ojej, nic nowego. Ahri ląduje w tierze D. Akali, zbuntowany uczeń ninja, w opowiadaniach widać delikatną fascynację zabijaniem. Akshan jest knombrnym młodzieńcem, dzierżącym magiczną broń, którą mógłby wskrzeszać. Mógłby zostać Jezusem 2.0, ale najwidoczniej ma inne sprawy. Istar, jego plemię zostało zdradzone i zabite mimo wieszenia białych flag, co trochę kłóci się z koncepcją Noxusu. Później Alistar trafia na arenę, jest gladiatorem i zostaje, zresztą nieważne, jego historia jest miałka, Riot po prostu chciał mieć Minotaura.
Amumu. Zarzucają mu, że nie ma historii, bo nie wiadomo kim jest i jasne, czasem taki zabieg to pójście na łatwiznę, ale nie każda postać musi mieć rozpisany życiorys, aby wzbudzić ciekawość. W przypadku Amumu deficyt informacji działa na korzyść. Kim on w ogóle jest? Dzieckiem, jordlem, a może jakimś karzełkiem? Za co rzucono na niego klątwę? Za karę? A może zasłużył? Może sam rzucił czarę i coś nie pykło? Jak w ogóle działa klątwa? I czy to jest klątwa? Co kryje się pod bandażami i czemu to są bandaże? A mu pochodzi z Shurimy, czy jest jeszcze starszy? Świetny autorski pomysł, pierwsza eska. Anivia to półbogini z Freylordu, która powstała, bo Riot chciał mieć swojego Feniksa, tyle że lodowego. Eini, nieświadoma swojej mocy, mała dziewczynka z wiernym i koniecznym kompanem w postaci słodkiego misia, lepiej jej nie złościć. Eini posiada całkiem nieźle napisane opowiadania, a to rzadkość. W opowiadaniu twórca potrafił oddać mentalność dziecka, dostarczając sporo humoru. Apelios. Lubi księżyc i nie lubi się z tymi, co lubią słońce. Napisane solidnie, ale wciąż sztampa. Ashe. Pomimo tego, że znalazła magiczny łuk, rywalizuje z Sejuani, popełniła małżeństwo polityczne oraz dowodzi największym plemieniem, i tak najbardziej interesujące dla mnie jest to, jak gorąca musi płynąć w niej krew, skoro biega po Freylordzie z gołymi udami. Aurelion Sol. Zacznijmy od jego opowiadania, pełnej ekspozycji. O ile w opowiadaniu Eini otrzymujemy perspektywę dziecka, tak tutaj nie otrzymujemy perspektywy astralnego bytu, potrafiącego kreować gwiazdy. Co więcej, Aurelion opisany jako niemalże wszechmocna istota, daje się nabrać na fejkową koronę i traci moc. Brzmi trochę znajomo, ale w przypadku Wizerysa jego naiwność była wpisana w charakter i przemyślana. Tutaj tak nie jest. Azir, imperator Shurimy, którego lore dowodzi, że Riot nie potrafi w politykę, ekonomię, spiski i działania wojenne. Riot gubi się w historiach wymagających, nazwijmy to, wiedzy ogólnej i solidnego podejścia do tworzenia treści. Budowanie wiarygodnych zależności pomiędzy elementami występującymi przy światotwórstwie nie jest proste, ale Riot nie jest małą firmą. Relacja Azira z Xeratem wypada kiepsko, nie tematycznie, ponieważ można znaleźć jakiś potencjał, jednak wykonanie poziomem przypomina jarmarczną bajkę. Bart, dość enigmatyczna postać o wbrew pozorom sporym poziomie mocy. Z jego lore możemy wnioskować, że wszechświat został zapisany czymś w rodzaju muzyki, czyli występuje znany chociażby z Tolkiena motyw aktu stworzenia jako pieśni. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że Riot nie chciał na siłę wyjaśniać Barda, wchodzić w szczegóły, dzięki czemu otrzymaliśmy świetną postać. Następna jest Belwet, ale zanim powiem o Belwet, wspomnę o Czogacie, abyście załapali kontekst. Sporo osób zarzuca Czogatowi oraz innym mieszkańcom pustki brak lore. Nie zgadzam się z zarzutami, owszem, niewiele wiemy na temat Czogata, ale on pochodzi z pustki. I właśnie tak ma być. Pustka rodzi, czy wypluwa same plugactwa i w przypadku postaci z pustki nie potrzebuje otrzymywać ich profilów psychologicznych, motywacji, skomplikowanych relacji i rodzinnych, czy czegokolwiek. Właśnie dlatego, że są z pustki, nie powinniśmy o nich dużo wiedzieć, co świetnie się wpisuje w samą pustkę. Co do Czogata, jego kolce to rodzaj wymiocin, więc atakując kogoś za pomocą E, w gruncie rzeczy wymiotujemy na wrogów, taka ciekawostka. Moim zdaniem solidna postać i całkowicie zasłużony tier B. Nom, 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 nom. Uzbrojeni w kontekst wracamy do Belwet. Przede wszystkim historia cesarzowej pustki dowodzi, że nie jest łatwo stworzyć dobrego zwola. Co więcej, próba ubrania pustki, a więc manifestacji chaosu w typowo ludzkie cechy wypada kiepsko. Wolałem pustkę jako coś pierwotnego i nieokiełznanego. Ciężko się bać wielkiego zagrożenia, które osobiście bez żadnych posłańców poświęca czas na negocjacje z Kaizą. Co to za zwol, który potrzebuje szukać sojuszników? Trochę jakby Putin pojechał do jakiejś wioski i pytał po ludziach, kto mu pomoże w walce z Ukrainą, jednocześnie przekonując, że tak czy siak wygra wojnę. Następny jest Blitzcrank, to znany motyw maszyny pragnącej człowieczeństwa, ale jest dobrze wykonany. Dodatkowo przyznam się, że zainspirowany Blitzcrankiem napisałem opowiadanie na jego temat, w którym to Blitzcrank ubrany w skórkę, detektyw Blitzcrank stara się pomagać z lokalnej społeczności. Niestety najmują go tylko i wyłącznie do ściągania kotów z drzew, no wiadomo, ma te swoje kół. I w ten oto sposób poznaje Yumi, co prowadzi w ogóle do wielu zabawnych rzeczy. Ale żeby nie przedłużać, podoba mi się Blitzcrank, zasłużony tier A. Kolejny jest Brand, uczeń Ryza, pomaga mu w jego misji. Szukają potężnych run, których mocy nie wolno używać i nie zgadniecie, co zrobił Brand. Uległ mocy. To ci dopiero oryginalna historia. Braum. Potężny wąsacz o ciepłym serduszku. Gość wystał na Tryndamere. Ich pojedynek zakończył się wspólnym piciem gorzały, a jeszcze wyswatał go z Aszą.
To jest postać o losach, której chce się czytać. Posiada swój własny styl, charakter, cechy i sposób wysławiania się. Gdybym kiedykolwiek miał przemierzać zimny Freljord, to oczywiście chciałbym to zrobić za Aszką. Ale gdyby akurat nie mogła, zwróciłbym się do Brauma. W pełni zasłużona Eska. Następna jest Briar. Posiada obsesję na punkcie jedzenia, jest eksperymentem rządowym, który się nie powiódł, więc co robi rząd? Przez lata wydaje na nią pieniądze, tylko po to, aby mogła się uwolnić. Brawo, Riot. Pora na Caitlin, młoda dziewczyna z bogatej rodziny, którą ciągnie do innych młodych dziewczyn, tyle że z biednych rodzin. Ciągnie ją też trochę do sprawiedliwości, nic specjalnego. Camille, spadkobierczyni dość okrutnego rodu Ferros, potrafiła postawić dobro rodu ponad miłość, co przypomina mi trochę Tywina Lannistera. Sporo zabija, ale lubi też herbatę i spacery. Posiada szereg technologicznych ulepszeń, w tym dosłownie nie ma serca. Jest chodzącym dowodem na to, że kobiety bez serca najczęściej mają bardzo długie nogi. Jak najbardziej zasłużony tier A. Następna jest Kasiopeja, siostra Kataryny. Mamy tutaj ewidentne zapożyczenie z mitologii. Ponadto Kasiopeja bardziej słuchała mamy niż taty i czyżby Riot uważał, że przez słuchanie matki można stać się starą, trującą żmiją? O Korkim wiemy niewiele. Jest emerytowanym asem lotnictwa i lubi swoje wąsy. W zasadzie to tyle. Darius. Zdawałoby się brutalny osiłek, nic bardziej mylnego. Darius na swoją pozycję musiał ciężko zapracować. Wreszcie otrzymaliśmy historię potwierdzającą filozofię Nuxusu. Ponadto Darius nie ma supermocy, nie ugryzł go żaden superkomar, nie znalazł magicznego artefaktu, nie otrzymał nic za darmo. Cała jego siła pochodzi ze starodawnej, niemodnej już mieszanki mięśni, zawziętości i dyscypliny. Poza tym Darius ma świetne opowiadanie. Nie dość, że rzuca dobre teksty, dla przykładu Karsi podwładną, która chciała ratować swojego kompana słowami: stary zajk był gotów na śmierć, ty powinnaś być gotowa na bitwę. Ponadto gość zachowuje się jak prawdziwy lider. Wspólnie ze swoimi podwładnymi łapie za łopatę i kopie okopy. Estier, proszę państwa. Niestety następna historia przypomina kiepską telenowelę. Diana, szkolona na wyznawczynię słońca, wspólnie z Leoną zainteresowała się cenzurą, a konkretnie wyrwanymi kartkami z mądrych ksiąg, przez co nabrała wątpliwości odnośnie głoszonych nauk. Doznała olśnienia, że księżyc i słońce wcale nie są wrogami. No kto by pomyślał, co to jest w ogóle za zwrot akcji? Podzieliła się przemyśleniami z przyjaciółką Leoną, ale ta była nieugięta w swojej wierze. Finalnie trafiły na górę Targon i obie zostały aspektami, czyli dostały wielką moc, bo tak. Na sam koniec Diana, upewniwszy się, że księżyc i słońce nie są wrogami, zaniosła dobrą nowinę do wyznawców słońca i jakoś tak wyszło, że ich zabiła. Doktor Mundo. Na Mundo prowadzono okrutne medyczne tortury. Pomieszało mu się w głowie, ale nabrał nieludzkiej wręcz krzepy. Teraz myśli, że leczy innych, a tak naprawdę brutalnie ich zabija. Ciekawa mieszanka czarnego humoru i elementów gore. Draven. Sierota, brat Dariusa, jest pionierem w zabijaniu ludzi w widowiskowy sposób ku uciesze tłumu. Nic wielkiego. Echo. Koncept genialnej technologii stworzonej w brudnych uliczkach Zaun przez dzieciaka wypada bardzo świeżo. Ponadto Echo posiada bardzo wzruszającą historię o rodzicach odejmujących sobie od ust, która trafiła do mojego serca. Co tu dużo mówić? Estier. Elizę. Eliska została ukąszona przez pająka, lecz w przeciwieństwie do Petera Parkera wcale nie uważa, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Jest wręcz odwrotnie. Zwabia nieszczęśników do swojej posiadłości i ich zabija. Kolejna marvelowska historia. Ezreal. Taki trochę młody Indiana Jones, który na swojej pierwszej przygodzie odnalazł potężną rękawicę. Broni się pewnego rodzaju młodzieńczym urokiem. Fiddlestick. Opisywany jako coś. Coś strasznego, okropnego i koniecznie prastarego. Riot ma trochę fisia na punkcie wieku, tak jakby nic nowego nie mogło być przerażające. Co oni w Riocie nie oglądali Pierścieni Władzy chociażby? Ale wracając do Fiddlesticka. To postać, której nie rozliczę wyłącznie na podstawie historii. W przypadku Fiddla biorę pod uwagę stronę wizualną, świetnego aktora głosowego oraz mnogość opcji dialogowych z innymi herosami. Wychodzi mocny tier A. Fiora, nasza artystka szpady, jednego dnia ma przyjęcie zaręczynowe, drugiego dnia ratuje honor rodu, zabijając własnego ojca na oczach bezradnego króla. Jak do tego doszło, nie wiem, nie pytajcie. Następny jest Fizz, który bardzo dawno temu mieszkał sobie w podwodnym mieście. Niestety zostało ono zaatakowane przez bandę wielkich, olbrzymich rekinów, które zabiły wszystkich. Fizz z rozpaczy zasnął na tysiące lat, niedawno się obudził i teraz psoci i rozrabia.
Gdy połączymy zaczarowane drewno z wapnem i popiołem, powstanie petrucyt, materiał odporny na działanie magii, który posłużył Demacjanom do zbudowania wielu struktur obronnych. I właśnie z petrucytu stworzono galio. Innymi słowy, Demacjanie nie korzystają z magii, ale korzystają z galio, który korzysta z magii. To trochę tak, jakby nie pić wódki, ale drinki z wódką już tak. Kolejny jest Gangplank. Jako kapitan piratów powinien mieć trochę oleju w głowie. W końcu wiele osób czeka na jego miejsce. Gangplank nie ma oleju w głowie, jest niespójny, niedoprecyzowany i dopiętnie dorasta wielu kapitanom znanym z popkultury. So tell me, what's become of my ship? Następny jest Gnar, czyli słodki futrzak potrafiący w gniewie ciskać głazami. Gnar mimo woli przezimował więcej niż jedną zimę. Gragas. Gragas to olbrzymich rozmiarów osiłek i opój, który zapewne poprzez swoją wielką wagę nie jest w stanie się upić, więc zamiast sięgnąć po jakiś mocniejszy trunek, przemierza świat w poszukiwaniu mocnego piwa. Graves. Wspólnie ze swoim kompanem Twisted Fate'em tworzą często spotykany w popkulturze duet Shuler i Bandyta. Jak Shuler to karciarz, jak Bandyta to z wielką strzelbą. Nic nowego, nic odkrywczego, dialogi w opowiadaniach również nie pomagają, ciężko uwierzyć w ich przyjaźń. Ponadto Graves niby kieruje się złodziejskim honorem, ale i tak obraża się na kompana. To gdzie ten złodziejski honor, pytam się. Gwen. Gwen jest lalką, która ożyła. Gwen ma wielkie nożyczki, bo tak, oraz włada magią, która ją ożywiła, bo tak. Istny Marvel. Hekarim. Hekarim nie zawsze był centaurem. Zdradziecko zabił Kalistę. Kochał zabijać. Podobno miał iście koński apetyt na zabijanie. Dziękuję bardzo. Mógłbym streścić jego historię, ale prawda jest taka, że twórcy chcieli mieć jeźdźca dzikiego ogonu. Fakt, że zamienił się akurat w konia, wynika wyłącznie z intencji twórców. Gdyby Hekarim zamienił się w kraba, nie trzeba byłoby nic zmieniać w jego historii. Heimerdinger, Einsteinopodobny szalony wynalazca. Też Jord. Następny bohater to Huey, artysta, malarz, nękany różnymi wizjami. Podoba mi się sposób, w jaki Riot porusza problem depresji, zaburzeń lękowych i tym podobnych. Być może nadinterpretowuję, ale dostrzegam tutaj sporo mówienia o rzeczach, ale nie wprost, co jest dużym plusem. Ilaoi, kapłanka Naga Kaba Baba Rosy, czy jakoś tak, tak ogólnie kawał baby oddanej sprawie wielkiego krakena, na bank sponiwacona z Greyjoyami, jako postać jest mega przekonująca, dawna kochanica Gangplanka, nienawidzi grać na Mordor Kaisera. Czas na Irelię. Irelia to młoda tancerka ostrzy. Motyw tańca i kowalki jest znany, ale Irelia się broni. Jej opowiadanie kładzie akcenty na symbolikę, co lubię. Dla przykładu w Irelii następuje przemiana, gdy widzi niszczony przez żołnierzy symbol rodowy. Brawo! Ponadto dostrzegam duży potencjał filmowy w jej historii. W obrazach wynikających z połączenia niewinności młodej dziewczyny, zmysłowego tańca oraz brutalności wojny nie trudno o nieprzeszarżowany mistycyzm. Dlatego kolorystyka i oni. Jest potencjał, ja to widzę, zasłużony Tyra. Ivern. Były okrutnik, który pod wpływem magii zamienia się w Radagasta Burego w ciele Enta. Mimo, że nie ma tutaj nic nowego, Ivern jest pełen uroku i całkowicie go kupuje. Kolejna, Janne. Janne to przyjazny dla ludzi duch wiatru, który przyjmuje równie przyjazną dla oka postać młodej dziewczyny. Jax to bardzo stary mistrz broni z nieistniejącej już Ikati. Ma na pieńku z pustką. Jax posiada kostur wykorzystujący ogień żywiołów. Ogień ten potrafi zranić pustkę. Kostur zdobył patrząc, jak jego ukochana Ikatia zostaje zniszczona przez pustkę. Teraz przemierza świat i szuka zaczepki. Całkiem spoko motyw. Co ciekawe, nikt nie wątpi w istnienie Shurimy, ale już Ikatia, będąca przez wieki prowincją Shurimy, postrzegana jest jako mit. Pora na Jaisa. Jais to młody, genialny wynalazca, ale też trochę zadufany w sobie dupek i bardzo dobrze to dodaje głębi jego postaci. Kolejna Jarvana. Jarvan to młody książę, oczko w głowie tatusia. Jego ojciec, zrozpaczony śmiercią żony przy porodzie syna, zaprzysiągł, że już nie ożeni się z żadną kobietą i całą nadzieję na dobro królestwa ulokował w Jarvanie. Dlatego mianował go generałem i poniekąd wysłał na front, narażając na śmierć. Jarvan podczas służby został cudem ocalony przez Szywanę, raz czy dwa wykazał się nie tyle męstwem, co zmysłem taktycznym, ale dalej nie jest pewien swoich kwalifikacji. Postać z potencjałem. Pora na Jina. Jin to psychol artysta traktujący mordowanie jako sztukę. Czego chcieć więcej? W pełni zasłużona eska.
Następna w kolejności jest zwariowana wariatka Jinx. W założeniu oceniam bazowe lore, ale historia Jinx z Arkany tak mi się podoba, że zrobię wyjątek. Nie chcę spoilerować świetnego serialu, więc daję eskę i serdecznie polecam wszystkim serial. Cassante. W jego lore główny nacisk położony jest na relacje z ukochanym. Ciekawy pomysł, tylko że ich historia miłosna przypomina dramaty dwunastolatków. Kajza. Kajza jako 10-letnia dziewczynka trafiła do pustki, czyli do najstraszniejszego miejsca, jakie można sobie wyobrazić, i przeżyła. 10-latka można zostawić w sklepie i się zgubi, ale Kajza przeżyła w pustce. Kalista, zdradziecko zamordowana przez Hekarima, stała się widmem zemsty. Można ją przywołać, aby pomogła się na kimś zemścić. I'm vengeance. Historia całkiem. Czas na karmę. Karma jest kolejnym wcieleniem ducha i oni. Temat jest tak oklepany jak tyłek kelnerki w tanim barze. Kartus. Jego historia moim zdaniem jest przekombinowana. Gość niby kocha śmierć i zabija, ale tak naprawdę nie zabija, tylko wprowadza w stan nieśmierci, czyli w gruncie rzeczy wskrzesza. Kasadin. Spytacie, jaką moc posiada Kasadin? Otóż żadną. Jako kochający ojciec poszukuje rodziny i to mu daje siłę, aby walczyć z pustką. Może i banalne, może i naiwne, ale to bardzo wiarygodne. Do tego mnie wzrusza. Estier dla tego pana. Następna jest Katarina. Ten niegrzeczny rudzielec o temperamencie ostrym niczym sztylet uwielbia zabijać. Tylko czy skrytobójstwa powinny być pochwalane w Noxusie? Jeśli chodzi o sprawiedliwość, jest to bardzo trudne do zdefiniowania pojęcie. Obawiam się, że nie ma jednej słusznej definicji sprawiedliwości. Powiem więcej, obawiam się, że sprawiedliwość może być wyłącznie pustym hasłem. Natomiast Kyle jako aspekt, kolejny nudny aspekt sprawiedliwości, uważa, że ma monopol na sprawiedliwość. To jest kolejny przykład Marvelowego tworzenia postaci. Dużo ciekawszą postacią okazuje się jej siostra, bliźniaczka Morgana, i to Morgana z tej dwójki jest tą dobrą. Kain w wieku 10 lat został uratowany przez Zeda, który dostrzegł w nim potencjał bojowy. Zed się nie pomylił, Kain biegle opanował sztukę władania bronią. Ponadto świadom swych umiejętności, Kain popadł w pychę. Ta doprowadziła go do kosy Rasta, czyli do kolejnego Darkina. Całkiem przyjemna historia z szerokim wachlarzem możliwości. Kennen. Jego domeną jest błyskawica, czyli prędkość, a podobno jest postrzegany jako oaza spokoju. Od kiedy burza kojarzy się ze spokojem. Ponadto Kennen nagina prawdę i uważa to za wielką mądrość. Postać jest źle skonstruowana. Kha'Zix wraz ze swoim Nemezis Rengarem stanowią wariacje z Riotu na temat Aliena i Predatora. Choć postacie są przeniesione niemalże jeden do jednego z oryginałów, przez sympatię do pierwowzorów daje tier B. Kindred. Z Kindredem jest podobnie jak z tą tutaj taczką. Na pierwszy rzut oka pomysł wygląda na ciekawy, ale im dłużej się zastanawiasz, tym więcej mankamentów dostrzegasz. Tak czy siak mocny tier B. Pora na Kleda. Kled jest z lekka odklejonym jordlem. Jest też inną postacią w biografii, a inną w opowiadaniach. O co chodzi? Twórcy kreują go jako aroganckiego, bitnego wataszkę, który kompletnie zatraca się w ferworze walki i to jest ekstra. Jednak opowiadanie z jego perspektywy nie oddaje jego charakteru. Kled z opowiadania za dużo myśli. Opowiada nam o tym, jak to nie myśli, zamiast po prostu nie myśleć. Ekspozycja goni ekspozycję. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale Riot ma problem z oddaniem perspektywy danej postaci. Tak czy siak relacja Kleda z jego wielkim, tchórzliwym ptakiem jest przekonująca, a sama postać mocno się wyróżnia. Jak najbardziej zasłużony tier S. Kog'Maw. Kolejna postać z pustki, nie ma lore i wcale go nie potrzebuje, poza tym wszystko ślini. LeBlanc. Naciągana postać, Riot nie umie spiski, nie potrafi też tworzyć dworskich intryg. Kolejna jest Lilia. Jej historia zaczyna się od ukrytego lasu. I w tym ukrytym lesie, gdzieś z daleka od ludzkości, wyrasta roślina, która gromadzi ludzkie sny. To skoro ten las jest ukryty przed ludzkością, dlaczego miałaby tam wyrosnąć taka roślina? Kolejna postać stworzona na siłę. Lisandra, fajna, niejednoznaczna postać. Volibear pozbawił ją wzroku, zdradziła siostry, zdradziła obserwatorów. Podobno nie lubi siostr, ale chyba je kocha. Dużo tam trzeba się domyślać w jej historii, to jest bardzo okej. Zasłużona eska. Lucian, podobnie jak jego ojciec, Lucian był strażnikiem światła, od jakiegoś czasu jest łowcą nieumarłych, ponieważ przez swoją brawurę stracił żonę, chociaż później ją odzyskał,
Jednak Senna nie jest już taka jak przed ślubem. No, witamy w normalnym świecie, Lucjan. Lulu. Lulu chodzi, rozrabia, płata też figle. Pogoń za Pixie przypomina Alicję w Krainie Czarów. Lekka, przyjemna postać i przede wszystkim spójna, całkowicie oddaje naturę Yordlów. Kolejna postać to Lux, a właściwie Luxana. Luxana jest młodą dziewczyną i boi się drzemiących w niej wielkich pokładów mocy magicznej, co swoją drogą świetnie rymuje się z przebudzeniem seksualności. Fajny motyw, tylko że takich czarodziejek jest na pęczki w popkulturze. Ale Riot zdaje się to zauważać, ponieważ podkręca historię. Rzuca dodatkowe kłody pod nogi Lux i tak oto Lux nie dość, że ma problem ze swoją tożsamością, to jeszcze musi mierzyć się ze swoim wysokim urodzeniem w kraju, który nienawidzi magów. Ponadto twórcy na jej drodze stawiają pewnego charyzmatycznego szarlatana. Luxana to dobra postać. Tier A. Malphite. Do niedawna myślałem, że to po prostu chodząca skała, ale jak się okazało, jest to świadomy odłamek wielkiego magicznego statku. Całkiem spoko koncept. Malzahar, prorok pustki. Bardzo płytki i płaski prorok pustki. Malzahar, widząc jak ludzie są okrutni, wybrał zamiast okrutnych ludzi jeszcze okrutniejszą pustkę, która zabije okrutnych ludzi. Brawo, Riot. Pora na drzewca, to znaczy Enta, to znaczy Maokaja. Maokaj to duch natury, spaczony złem, ale ma w sobie również wodę życia, więc nie jest do końca zły. Ot, mroczny Ent, nic więcej. Słyszeliście kiedyś o mistrzu miecza, który nie chce walczyć? Nic nowego, ale Master G broni się autorskim stylem wudziu, który ku zaskoczeniu samego Mastera jest mocno powiązany z poezją, magią i światem duchów. Polecam opowiadanie Mastera G z Mistrzem Doranem, czyli z tym panem od tych wszystkich itemków startowych, zasłużony tier B. Milio. Milio to mały chłopiec, który opanował leczący ogień i wyruszył w podróż, aby podreperować opinię rodziny. Na pewno jest potencjał, ale na razie brak mu trochę charakteru. Miss Fortune, a w zasadzie Sara Fortune, widziała jak Gangplank zabija jej rodziców. Spytasz czemu Gangplank wymordował jej rodzinę? Tylko po to, aby MF-ka miała pretekst do zemsty. Bo widzisz, matka MF-ki Abigail była świetną rusznikarką, tworzyła najlepsze pistolety. Gangplank zamówił 2 pistolety, czekał na nie rok, ale zamiast przyjść i zapłacić, podczas odbioru pistoletów od razu z nich wystrzelił, zabijając matkę i ojca, a pistolety, na które czekał rok, po prostu porzucił. To kompletnie nie ma sensu. Kto daje naładowane pistolety? Czemu matka Abigail, znając reputację Gangplanka, nie zatroszczyła się o ochronę? Czemu w ogóle przyjęła zlecenie od kogoś takiego? Niestety niektóre reklamy szamponów mają lepszą fabułę. Kolejny jest Mordekaiser. Konkretny złodupiec. Powiem tylko, że każda jego śmierć wychodzi mu na dobre. Koleś zabijał, aby dostać nagrodę po śmierci. Jednak śmierć okazała się dla niego rozczarowująca, jak również zaświaty, więc postanowił zmienić istotę śmierci i zaświatów. Kojarzycie coachów, którzy zachęcają do tego, aby wiedzieć, co człowiek chce od życia? Mordekaiser poszedł krok dalej, on wie, czego chce od życia, czego chce od śmierci i czego chce od zaświatów. Mocna postać, zasłużony Estier. Nami, jej historię można streścić jednym zdaniem, bo Riot chciało mieć syrenkę. Nasus, wielki generał Shurimy, wyniesiony, brat Renektona, lubi czytać. Nafiri, Darkin, który po dotknięciu Ogara stał się całą watachą. O ile w Planescape Torment motyw wielojaźni jest arcyciekawy, ponieważ dotyczy szczurów, tak psowate poprzez hierarchię w stadzie nie do końca wpisują się w ideę o absolutnej jedności. Dodatkowo wielki Darkin, istota egzystująca przez tysiąclecia, dopiero gdy doświadcza psiej perspektywy, zdaje sobie sprawę z przewagi, jaką daje wspólne działanie? Niby można to bronić pasożytniczą naturą Darkinów, ale to raczej Darkin powinien narzucić tok myślenia psu, a nie pies Darkinowi. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że historia Nautilusa ostrzega przed unikaniem płacenia podatków. Ja z kolei dostrzegam w niej mnóstwo morskiego klimatu, angażująca legenda, przekonująca postać i niegłupie przesłanie. Mocny tier A. Niko, jej opowiadanie o posterunku w Noxusie to nieudana próba reinterpretacji filmu Coś, plus trochę przeczy założeniom ideologicznym Noxusu. Powiedzmy sobie szczerze, Rod chciał mieć kameleona, to ma kameleona. Nidale. To kolejny przykład dość kiepskiego czerpania z popkultury. Nidale jest po prostu Tarzanem w spódnicy i z dzidą.
czas na Nilę. Nila za dziecka była raczej molem książkowym, ale po ujarzmieniu demona stała się potężną wojowniczką. Kolejna Marvelowa postać, dodatkowo myślę, że twórcy mogliby zapoznać się ze znaczeniem pojęcia ascetyczna. Co więcej, utkwienie za sprawą demona w jednym stanie emocjonalnym jest niezwykle kłopotliwe logicznie, nawet jeśli mówimy o radości. Kolejny jest Noctur. Mało o nim wiemy, ale w kontekście jego postaci to wygląda na przemyślany zabieg. Noctur to solidny tier B. Nunu. Nunu jest małym chłopcem kolegującym się z wielkim Yeti. Znany motyw, ale zgrabnie zaadaptowany. Nunu musiał wykazać się odwagą, aby odczarować Wilumpa. Wiesz, to żaden wyczyn być odważnym jako potężny mag czy wojownik z olbrzymim mieczem. Spróbuj wyłącznie z piosenką na ustach wyjść naprzeciw wielkiej, włochatej bestii. Włochata bestia? Cholipka, czyżby to o mnie? Nie. Dodatkowo w historii, mimo zimowych klimatów, pełno ciepła, uroku i stonowanego optymizmu. Brawo, autor, bezsprzeczny tier S. Olaf. Nie da się ukryć, że Olaf inspirowany jest kulturą wikingów. W inspiracji nie ma nic złego, o ile twórcy nie korzystają z opcji kopiuj wklej. W przypadku Olafa dodano przepowiednie. Otóż Olafowi przepowiedziano spokojną śmierć. Śmierć z dala od pola walki. Chłop się wystraszył i teraz za wszelką cenę szuka potężnych przeciwników, byleby móc zginąć jak wojownik. Mega mi się to podoba, proste, ale jakże trafne. Dodam jeszcze, że Sejuani udało się Olafa zrekrutować do siebie, obiecując fajną śmierć. Trzeba je przyznać, że ma zdolności negocjacyjne. Pewnie wiesz, ale wikingowie nie mieli rogów na hełmach. Oriana. Historia bez fajerwerków, wielkich spisków, zbrodni, supermocy, a i tak niezwykle angażująca emocjonalnie. Przyznaję, wzruszyłem się. Dodatkowo, poza wątkiem miłości na linii ojciec-córka, autorowi udało się delikatnie poruszyć temat istoty człowieczeństwa. Tier S. Pantheon. Większość historii aspektów jest płaska, nudna i jednowymiarowa. Pantheon wyłamuje się z tego niechlubnego Panteonu, ponieważ zyskuje prawdziwą moc dopiero po stracie mocy, a konkretnie po przegranej walce z Atroxem. Fajna zabawa konwencją, oby więcej takich. Poppy. Poppy nie czuje się godna swojej broni, nie czuje się bohaterką. Szuka kogoś, kto mógłby dzierżyć potężny młot. W gruncie rzeczy szuka samej siebie, a jej podróż jest celem samym w sobie. Bardzo przyjemna wariacja na temat błędnych rycerzy. Kolejna Orna. Orn jest braciszkiem Volibera, lubi pracować w kuźni. Niby nic specjalnego, ale świetnie wpisuje się w historię Freylordu oraz stanowi bardzo dobre dopełnienie do innych postaci. Pike. Pike jest widmowym zabójcą, przypominającym nieco Kubę Rozpruwacza. Ponadto pokazuje, jak może się skończyć praca w gastronomii. Korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich ludzi z gastro. Kiana. Jest najmłodsza z królewskiego rodzeństwa, ale najbardziej uzdolniona magicznie, dlatego uważa, że najlepiej nadaje się na władcę, bo przecież władca to sobie chodzi i naparza z czarów. Jest też arogancka i ma tendencję do przemocy. Okalecza siostrę, pragnąc udowodnić, że nadaje się na władcę. Nie wiem czemu Riot, podobno cywilizacyjnie rozwiniętego miasta Ixtal, robi bandę dzikusów rozstrzygających pretensje do tronu na drodze rytualnego pojedynku. Queen. Queen straciła brata bliźniaka podczas polowania na ciosacza. To rodzaj silnego drapieżnika o grubej skórze i długich rogach. Po fakcie często odwiedzała grób brata i akurat w rocznicę śmierci zaatakował ją kolejny ciosacz. Queen pewnie by umarła, ale pomógł jej ptak z podobno wymarłego gatunku, a konkretnie azurytowy orzeł. I tak oto zaczęła się przyjaźń Queen z Valorem. Prosta, urzekająca historia, która do mnie trafiła. Rakan. Wastajanin, tancerz, trochę hulaka i babiarz. Poznaje Zaję, również wastajankę, tyle że bardziej stonowaną o analitycznym umyśle. Początkowo łączy ich wyłącznie wspólna sprawa, ale później również miłość. Tylko patrzeć, jak zaczną sobie wić wspólne gniazdko. Następny jest Ramus. Riot po prostu chciał mieć żuja. Tier D. Rek'Sai. Kolejny byt z pustki o szczątkowym lore, który absolutnie wystarcza dla postaci z pustki. Solidny tier B. Rel. Zgaduję, że jej historia w zamyśle miała pokazać bezwzględność Noxusu w dążeniu do siły, a w istocie pokazuje ogrom logicznych nieścisłości. Przy plot twiście o matce Rel, która okazała się dyrektorką w jej szkole, poczułem potrzebę upicia się. A tak przy okazji, Rel jest wytatuowana kolegami z klasy. Renata, czyli zła bizneswoman. Mówiłem, że Riot gubi się w historiach wymagających odrobinę wyobraźni w zakresie ekonomii? Jeśli nie mówiłem, to Riot gubi się w historiach wymagających odrobinę wyobraźni w zakresie ekonomii. Renekton, porywczy i agresywny brat Nasusa. Kolejny generał Shurimy i kolejny wyniesiony. Przez tysiące lat siedział z jednym gościem w lochu i dał się przekonać, że brat go nie lubi. Riven. Co takiego? Wojowniczka ze złamanym ostrzem? Pierwsze słyszę.
A tak poważnie, trochę przeszkadza mi nagła zmiana u Riven. Najpierw przez lata zabija, a później tak nagle zmienia nastawienie. Poza tym jej historia jest angażująca i łączy się z wieloma innymi bohaterami, co stanowi duży plus. Solidny B-tier. Rumble. Rumble jest Yordlem ze złomowiska. Gdyby był którymś z bliźniaków Kramp, to byłby tym tutaj niebieskim. Rai, strażnik równowagi, przemierza świat w poszukiwaniu potężnych run, które neutralizuje. To dokładnie ten gość, który w pewnym momencie w filmie poświęca się i ginie, aby główny bohater mógł pójść dalej. Samira. Samira wcześniej była akrobatką, a teraz jest najemniczką i to w zasadzie tyle. To trochę za mało, abym dał więcej niż tier C. Seyuani, wojowniczka, przywódczyni, koleżanka oraz rywalka Ashki, ubiera się znacznie cieplej od niej, jak już wspominałem przy Olafie posiada zdolności negocjacyjne. Solidna postać. Senna, kolekcjonerka dusz. Ukochana Luciana, wcześniej kolegowała się z jego ojcem, trochę żyje, trochę nie żyje, ciężko powiedzieć, ale koncept bardzo ciekawy. Jak najbardziej zasłużony tier B. Serafin ma świetny słuch muzyczny, stara się jednoczyć Zaun i Piltover poprzez muzykę. Naiwne, ale urocze. Shaco. Shaco w mojej opinii to dość nieudana zżynka z DC Comics. Shen. Posłuchaj, czy jego koncept czegoś nie przypomina. Shen stoi na straży równowagi, a więc pragnie zachować maksimum neutralności. Dodatkowo posiada dwa miecze, jeden na ludzi, a drugi na potwory. O, przepraszam, na istoty astralne. Ogólnie dość oklepany motyw z organizacją strzegącą równowagi, ale pewnych motywów nie da się uniknąć, ponadto Shen jest napisany porządnie. Daje solidny tier B. Shyvana, półsmoczyca na wegańskiej diecie. Ma ciągoty do ludzkiego mięsa, ale ogólnie się powstrzymuje. Uratowała Jarvana, zabijając przy tym własną matkę. Fajna postać, zbudowana wokół wewnętrznego rozdarcia, z jednej strony pierwotne instynkty, a z drugiej zasady społeczne. Dostrzegam tutaj bardzo duży potencjał. Inget, szalony naukowiec, a może po prostu człowiek oddany nauce. Jego historia obfituje w ciekawe detale, zaryzykuje stwierdzenie, że niuanse wynikające z jego poświęcenia na rzecz badań są ciekawsze niż główna oś fabularna. Świetna postać, zasłużony tier A. Sion, wielki wojownik wskrzeszony jako wielki zombie. Niby nic specjalnego, ale jego walka z królem Jarvanem przypomina mi strasznie tę oto walkę. Zresztą sami przeczytajcie i sprawdźcie. Jak najbardziej zasłużony tier B. Sivir jest pustynną najemniczką. Zostaje zdradzona przez Kasiopeję, ale jej nie współczujesz, bo sama akapit wcześniej zdradziła swoją szefową. Przykład tego, jak napisać postać, do której czytelnik nie czuje sympatii. Skarner. Riot po prostu chciał mieć Skorpiona. Tier D. Podobna sytuacja jest ze Smolderem, tylko tutaj Riot chciał mieć uroczego smoczka. Sona najprawdopodobniej jest sierotą, gdy ją znaleziono miała przy sobie instrument. Instrument okazał się magiczny i to w zasadzie tyle z jej historii. Swain, czyli trochę taki Lucius Malfoy, który w jakiś sposób dogadał się z demonem i dowodzi Noxusem. Gdzieś w tle beznadziejny wątek z tajną organizacją, ale postać się broni. Sylas, mag, który został skrzywdzony przez Demację, ponieważ Demacja nie lubi magów, więc teraz wykrzykuje komunistyczne hasła i zachęca do krwawej rewolucji. Powinien być tier B, ale że nie lubię komunistów, ani komunizmu, a komunizm jest bardzo głupi, Sylas ląduje na samym dole. Syndra. Syndra jest kolejną bohaterką w stylu Maruela. Ma wielką moc, a nauczyciel, który miał jej pomóc, oszukał ją, przez co finalnie zapadła w sen. Tamkench. Uwielbiam tego gościa. Rzeczny demon zachęcający do hazardu. Rybołownictwo na ogół było pewnego rodzaju hazardem, więc całkiem zgrabne nawiązanie. Brawo, Riot. Tamkench żywi się ludzką pazernością, którą zręcznie podsyca. Bawi się ludźmi. Do tego dochodzi genialny design, świetna postać, absolutnie zasłużony S-tier. Talia. Kolejna Maruelowa postać. Młoda dziewczyna, która odkrywa w sobie moc do tkania skał. Będzie musiała opuścić swoje plemię i poszukać swojej własnej drogi. No nic nowego. Talon, utalentowany zabójca. Różne organizacje starały się go zwerbować, ale bezskutecznie. Dopiero pewien generał, któremu udało się rozbroić Talona, zrobił z niego swojego szpiega. Po latach współpracy ów generał zniknął, a Talon go szuka. Nigdy nie słyszałem, aby ktoś tak bardzo lubił swojego szefa. Jakiś tam potencjał jest na historię szpiegowską, ale na ten moment pierdę. Teemo jest zwiadowcą dzielnie strzegącym Bundle City przed wrogami. Truciznę do swojej dmuchawki osobiście pozyskuje w dżunglach Kumungu. To zaskakujące, że postać o tak szczątkowym lore jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z całej gry. Riot, a gdzie opowiadanie dla Teemo? Chyba sobie zasłużył. Tak jak na tier B. Thresh.
Dresz, podobnie jak Senna, kolekcjonuje dusze, ale w innym celu. Zachęcam do przeczytania jego opowiadań. Bardzo dobrze napisana postać. Tristana lubi powtarzać, że rozmiar to nie wszystko, strzela z broni o nazwie Boomer oraz jest dyscyplinowana jak na Jordla. To w zasadzie tyle. Trundle. Trundle został królem troli, ponieważ dostał maczugę, a dostał maczugę, ponieważ został wyrzucony z wioski. Czyli wszystkie jego kompetencje wzięły się z braku kompetencji, dobrej woli Lisandry oraz braku pomysłu scenarzystów. Tryndamere przetrwał walkę z Atroxem. Kto wie, może Atrox chce z niego zrobić kolejną skorupę. Tryndamere ma również jedno z lepszych opowiadań. Twórca zostawia przestrzeń do domysłów. Otóż Tryndamere poznajemy z perspektywy dziewczyny pragnącej, aby Trynda się wściekł i ukarał knombrną wojowniczkę. A gdy Tryndamere się wścieka, nie wiemy, co się dokładnie stało. Wiemy tylko, że dziewczyna nigdy, ale to nigdy więcej nie chce widzieć rozcieczonego Tryndamere. Brawo! Poza tym Tryndamere wbrew pozorom nie jest w gorącej wodzie kąpany. Ma sporo oleju w głowie i rozumie siłę kompromisu. Bardzo dobrze napisana postać, zasłużony Tyres. Twitch. Bawi mnie to, że niektórzy ludzie zarzucają Twitchowi brak większego lore. Twitch jest zmutowanym szczurem z kanałów, który kolekcjonuje w słoikach m.in. obcięte paznokcie z trupów. Przecież to jest mega, to zupełnie wystarcza, by nadać mu charakter. Szczurowatość Twitcha została świetnie nakreślona za pomocą raptem kilku zdań. Brawo, autor. Twitch raczej nie będzie pierwszoplanową postacią, ale nadaje się na gościnny występ w opowiadaniu, serialu czy komiksie. Zasłużony tyra. Udyr, kolega Lisina, tatuś Sejuani, ma w sobie moc potężnych istot, ale nie umie ich opanować. No, oklepany motyw powinno być niżej, ale ma fajny design. Wreszcie, zamiast wyrzeźbionego chudzielca z kaloryferem na brzuchu, widzimy prawdziwego chłopa z lasu. Takiego, który nie jest na diecie, nie musi liczyć kalorii, ani popijać jarmużu papką z dyni. Kolejna Tarika, który gdzieś mi się zapodział po drodze. Tarik jest kolejnym aspektem, więc ogólnie nudy. Kolega Garena za bardzo lubił poezję, aby wieść prosty żołnierski żywot. Kolejny jest Urgot. Choć posiada dobry design, jego historia cechuje się okropnym lenistwem pisarskim ze strony Riotu. Gość niby był katem, ale tak naprawdę był tajnym agentem, to są dwie różne funkcje. Niby wierzył w jakąś formę chaosu, ale wprowadził rządy. Poza tym sposób, w jaki zdobył władzę, okropnie naciągany. Za dużo głupotek, oj za dużo. Varus, kolejny z Darkinów. Ze wszystkich Darkinów w moim odczuciu jest Darkinem najnudniejszym. To znaczy, że nie wyróżnia się niczym specjalnie pozytywnym, ani też niczym specjalnie negatywnym. Wayne. Wayne pochodzi z bogatej rodziny, wymordowanej przez nieznanego sprawcę. Wayne chce się zemścić. Na swojej drodze spotyka mentorkę, z którą przez lata trenuje. I gdy mentorka w pewnym momencie ratuje jej życie, Wayne w podzięce ją zabija. Dlaczego? Ponieważ mentorka, ratując Wayne życie, zdradziła się ze swoją zmiennokształtnością, a więc okazało się, że posiada odrobinę, nazwijmy to, nieczystej mocy. Dla zero-jedynkowej Wayne nieczysta moc, chociaż użyta w obronie jej życia, była wystarczającym argumentem i bez skrupułów zamordowała mentorkę i przyjaciółkę. Rozumiem, że taki zabieg miał podkreślić kompletne oddanie sprawie, ale kompletnie tego nie kupuję. Następny jest Veigar, mój pierwszy main. Veigar jest Jordlem, był więziony przez mordę Kaisera podczas niewoli, pomimo albo właśnie przez malutkie rozmiary zapragnął zostać największym złem na świecie. Wychodzi mu to różnie, jest bardzo zły w byciu złym. Nie wiem, czy to czyni z niego kogoś dobrego, ale na pewno jest zabawny. Świeży koncept, myślę, że Veigar sprawdziłby się wyśmienicie jako comic relief. Velkos. Kolejny raz Riot próbuje stworzyć postać z pustki w sposób, który tworzy się postacie niebędące z pustki, dlatego kolejny raz podnoszę moją tezę o tym, że Riot gubi się, gdy próbuje wytłumaczyć pustkę. Trochę jakby sami nie rozumieli tego, co sami stworzyli. Skoro pustka tak czy siak pożera wszystko, to po co im zwiadowca? Po co pustka miałaby szukać przewagi informacyjnej? Vex. Świetnie napisana postać, ma humor, dystans, a jednocześnie przemyca trochę jakże trafnych spostrzeżeń na temat natury Jordlów, a nawet na temat natury świata. Co zabawne, mała emo Jordka okazała się bardziej zbuntowana od zbuntowanego króla Wiego. Zachęcam do przeczytania i opowiadania. Zasłużony Estier. Vi. Poza tym, że jest siostrą Jinx, łapie przestępców i bije ich gołymi rękoma uzbrojonymi w wielkie, potężne, hextechowe rękawice. Nie mam pojęcia, dlaczego wytatuowała sobie imię na policzku. Co, ona ma problemy z pamięcią? Przecież na to są lepsze sposoby. Ej, wy! Neville dostał przypominajkę! Znaczy, że się o czymś zapomniało. Ale normalnie nie pamiętam, o czym zapomniałem. Tak czy siak zasłużony Tier B.
Viego, mam wrażenie, że podczas tworzenia postaci ktoś rzucił hasło: ej, zróbmy postać o miłości pokonującej śmierć, niech tam będzie jakieś serce, które krwawi, mgło, widmo, i niech tam będzie też król, bo to dobrze brzmi. I tak powpychali wszystko, co się dało, bo na papierze pomysł wyglądał na rewelacyjny. A co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy króla, który wydaje cały majątek królestwa, aby uratować nisko urodzoną żonę, co już by się nie wydarzyło, bo możesz być królem świata, ale musisz ludziom z czegoś płacić, bo się po prostu zbuntują. Dodatkowo, gdy Viego już doprowadził finanse królestwa do ruiny, to wtedy bierze swoją wielką armię i dokonuje najazdu. Skąd on ma wielką i do tego lojalną armię, skoro nie ma pieniędzy i doprowadził królestwo do ruiny? Może gdzieś później, gdy dowiadujemy się z gier, że wcale nie było tak różowo między Viego i Isoldą, to historia zaczyna wracać na dobre tory, ale co z tego, gdy na początku głupota goni głupotę? Wiktor. Wiktor jest twórcą Blitzcranka, kolegą, a może bardziej rywalem Jice'a. Wiktor głosi potrzebę przyspieszonej technologicznie ewolucji gatunku ludzkiego. W przeciwieństwie do większości bohaterów, Wiktor stopniowo skłania się ku swoim przekonaniom. Autorowi udaje się poprowadzić przekonującą zmianę bohatera. Jaki lot chce, to potrafi. Tieres. Władimir. Wampir z Riotu zamieszany w tajną organizację. Woliber, brat Orna, skonfliktowany z trzema siostrami, symbolizuje pierwotną dzikość Freljordu. Całkiem spoko postać. Warwick. Wampir im nie wyszedł, za to wilkołak już tak. Nie potrafię myśleć o Warwicku bez kontekstu związanego z serialem Arkan. Jeśli jeszcze nie polecałem pierwszego sezonu, polecam. Wukong. Kolega Mastera G, do tego ewidentna zrzynka z chińskiej mitologii. Dragon Ball dużo lepiej to zaadaptował. Xin Zhao, były gladiator, obecnie zaufany seneszal Demacji. Nawet gdybym chciał powiedzieć coś więcej, to nie bardzo jest o czym. Yasuo i Yon, znienawidzeni na solo kolejce bracia samuraj, zaczynają grę zwykle z wynikiem 5-0 albo 0-5, w zasadzie nie ma innej opcji, nigdy nie widziałem żadnego z nich, który miałby staty 2-2-2 na przykład. Obaj świetnie wyglądają i wpasowują się w klimat ścieżki miecza, niestety ich historie są kiepskie. Yasuo zostaje posądzony o zabójstwo mistrza, którego miał pilnować. Posądzony, ponieważ mistrza zabito techniką wiatru używaną przez Yasuo. I co robi Yasuo? Oczywiście chce złapać mordercę i dowieść swojej niewinności, więc ucieka z wioski jak zbrodniarz i zabija ludzi wysłanych za nim w pościg. No jak zbrodniarz, genialny plan. Jego brat Yon również rusza jego tropem i dochodzi między nimi do bratobójczej walki. Yon umiera, ale tak naprawdę nie umiera, za to poznaje się z pewną dziwną istotą. Mam straszny problem z tym, dlaczego ludzie z wioski Yasuo oraz jego bratu wiedzieli, że Yasuo mógł zabić mistrza. Niby jaką on miał motywację? Może ktoś wie. Yorick. Historia taka sobie, ale w moim odczuciu zawiera kapitalny koncept. W końcu facet rozmawia ze zmarłymi. Pasowałoby ten koncept trochę rozkręcić. Yorick w zależności od scenarzysty mógłby pójść w różne strony. Zarówno moralnie, jak i pod kątem opowieści. Mógłby to być horror, ale osobiście widziałbym Yoricka w opowieści pełnej czarnego humoru, no w końcu gość gada ze zmarłymi. Byłby świetny na przykład detektywem, mógłby się kłócić z duszami, szukać porad, roztrząsać dawne spory, no olbrzymi, olbrzymi potencjał. Yumi. Yumi albo się kocha, albo nienawidzi. Nie jestem kociarzem, ale Yumi skradła moje serduszko. Nie dość, że słodka, to jeszcze jej historia posiada mnóstwo lekkości, świeżości, ale też odrobinę pazura. Zasłużony Estier. Zack, przypomina mi trochę Buz Dragon Balla, koncept jest ok, mamy magiczną chemiczną masę, kształcącą swój charakter na podstawie bodźców z otoczenia, podoba mi się, natomiast opowiadanie fatalne, pokazuje w jaki sposób nie powinno się pisać opowiadań. Zack co chwilę mówi o masie albo galarecie, to tak jakby człowiek mówił, że właśnie poruszył kością ze skórą i z mięśniami, zamiast powiedzieć, że poruszył nogą. Perspektywa leży totalnie. Z. Stara jak świat historia o uczniu, który zabija mistrza, bo ten wydaje mu się zbyt pobłażliwy. Zeri. Zeri to kolejna Marvelowa postać. Ma moc prądu, bo tak, dodatkowo spiknęła się z Echo. Ziggs. Ziggs jest jordlem, który lubi materiały wybuchowe. Dodatkowo jest zabawny, pokręcony, może nawet trochę świrnięty. Solidna postać. Zilean. Postać niczego sobie, ale gdy czytam opowiadanie dotyczące bohatera podróżującego w czasie i czytam, że czas jest przedstawiony jako stała kosmiczna, no to szlak mi trafia. Zoe. Zoe jest kolejnym aspektem, tym razem Riot spuścił trochę z tonu i wyszło rewelacyjnie. Figlarna dziewczynka jako uosobienie wielkich mocy? Świetny pomysł. Zoe w ogóle jeszcze miny, stroj, język pokazuje. Super, oby więcej takich nieszablonowych postaci. Tier S. Zyra. Trujący bluszcz w Batmanie miała motywację, profil psychologiczny, jakieś przekonania, ideologii itd. Zyra po prostu chce zabijać.
Tak oto prezentuje się moja tier lista. Przy takiej ilości bohaterów mogłem coś przeoczyć albo zbyt szybko wyciągnąć wnioski, także z góry przepraszam za wszelkie niedopatrzenia. Jeśli uważasz, że twój ulubiony bohater został źle potraktowany, napisz, być może mnie przekonasz. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam, hej!